Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie. Godzinę później, ale tak to się czasem składa, natomiast wiecie, że nawet jeżeli nie zrobię rytuału, to i tak bym go nagrywała, żeby go zrobić. Natomiast myślę, że jak godzinę później wejdę, to ci, którzy nie zrobili, sobie spokojnie z nami zrobią. Ale wam cydr tęcza i wiadro brokatu. Cieszę się, że jesteście. Dzisiaj po prostu przeprawa była straszna, przeżyłam, ale nie zdążyłam do domu zaciorta. Za to miałam tyle wolnego, że pół bullet journala na na październik zrobiłam. Nawet z pierwszą stroną, już bardzo tutaj jakieś tam, proszę bardzo, wzięłam pisadła, wzięłam różne rzeczy. Tak to było, tak to było. Dobrze, słuchajcie, myślę, że te osoby, które już dzisiaj z nami będą, nie będzie nas ponad 200 osób, szkoda, trudno, ale to mówię, czasem są takie rzeczy, że się nie da rady. Grunt, żeby nie przerwać rytualizowania, przynajmniej z mojej strony, w sensie takim, że ja to prowadzę. Więc słuchajcie, moi kochani, ci, którzy biorą udział w rytuale, zaczynamy. Zaczynamy, tylko gdzie mam tym dadełko. Przyzywam się wiatru, tchnie nieczyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatru, tchnie nieczyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatru, tchnie nieczyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobną. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobną. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobną. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich o czystym sercu, czyniących ten rytuał. Usiądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie. W tak licznym zgromadzeniu, w tym czasie, w tej przestrzeni, tkamy naszą magię z bezpiecznych serc promieni. Niech niosą nas skrzydła mocy. Siła z nami niech stanie. W noc spotkania czarownic nic złego się nie stanie. Zapalmy teraz nasze świece. Dzisiaj odcinamy, pamiętajmy, larwy astralne. Znajdujemy się w swojej bezpiecznej przestrzeni, gdzie możemy być sobą bez lęków i cieni. Otacza nas jasne, połyskliwe światło. W tej przestrzeni magia wszystko czyni gładko. Weźcie swoją świecę w swoje obydwie dłonie. W tych dłoniach wielka moc płynie, a magia w świecy płonie. Powtarzajcie wraz ze mną bezpieczne słowa mocy. Z pomocą czterech żywiołów zło nas już nie zaskoczy. Ja, stojąc u progu wielkich zmian, chcę wejść czysta do nowego roku.
Oczekuję dobrych, wielkich zmian, a chcę pozbyć się złych uroków. Przywołuję dziś siłę ognia, by spaliła wszystkie negatywy. Dziś oczyszczam wszelkie larwy astralne. Bez tych energii już jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwy. Za dobre energie serdecznie dziękuję panom, władcom czterech żywiołów. Do was swe prośby kieruję. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa, szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Poprzez ogień i jego moce, poprzez ziemię i jej siłę, poprzez powietrze i jego lotność, poprzez wodę i jej czułość. Krąg jest otwarty, lecz niezłamany. I mimo mojego spóźnienia było ponad 100 osób. Brawo! Pięknie. Super. Dziękuję wam bardzo za pilnowanie wieści na szkole.